Ojej, to wiele musiałeś się napracować przy hodowli. Ale skąd znasz mój numer telefoniku? Mój numer stanowi sprawę prywatną, wiesz? A, nieważne. To jak będzie? Kupi pan sadzonkę papryki? To nie jedynie 80 zł. Niestandardowo i przerażająco drogo. No bo to jest dotyczne oka i wyhodowany sercem. Wiele przy tej papryce pierdolonej napociłem. A teraz chciałbym zarobić na różne sprawunki. Ja nie poddaję wcale wątpliwość, ile musiałeś się napracować przy botanicznym okazie. Hodowanie rośliny z nasionka nie jest wcale łatwą czynnością. Na pewno ty jesteś osobą cierpliwą, wytrwałą i bardzo uczynną. Aha, tę roślinę mogę ci wysłać pacuszką, ziomuś. Nie, nie, ja nie chcę kupić sadzonki, ale jestem pod wielkim wrażeniem, że sam wyhodowałeś papryczkę z nasionka. To jest godne podziwu. Czy mogę spytać ciebie, ile ma już wzrostu piękna sadzoneczka Flory? 2 metry już ma. Ojej, to sporo! Może nasionko pochodzi ze strefy skażonej promieniowaniem radiacyjnym, a może to nasionko należy do gatunku zmienionego biotechnologicznie? Ach, mądre snuję przypuszczenia. Nie, wcale nie mądre. Tak dobrze dbam o tą zwyczajną czerwoną paprykę, że tyle zdążyła urosnąć. Jest miękka nawet niż ty, cierwo. No dobrze, to ja już kończę tę rozmowę. Naprawdę nie chcę tej sadzonki, przepraszam. Ty sobie tam hoduj roślinki, wszystkiego dobrego. Pa, pa, rozłączam się.